przed Wami kolejny odcinek dotyczący ciekawostek o naszych ciałach. Zapowiada się spora dawka wiedzy, więc ponownie usiądźcie wygodnie. Cześć wszystkim, zaczynamy! Kojarzycie może 5-litrowe bańki z wodą? Wyobraźcie sobie taką lub nieco większą bańkę wypełnioną krwią. Tyle właśnie przeciętny człowiek posiada jej w swoim organizmie. Krążenie krwi jest niezbędne, aby zaopatrywać nasz organizm w tlen i substancje odżywcze. Jak myślicie, ile czasu potrzebuje kilka litrów krwi, aby zrobić pełny obieg naszego ciała? Godzinę? Dwie? Nic podobnego. Pełny obieg krwi w organizmie trwa niecałe 30 sekund, osiągając przy tym prędkość nawet 1 metra na sekundę. Nie tylko wysokie prędkości, ale również wielka wytrzymałość cechuje nasze organy. Sławny niegdyś slogan "Pij mleko, będziesz wielki" miał za zadanie zwiększyć spożycie mleka wśród dzieci, aby wzmocnić ich budowę kości. Autorzy tego pomysłu mieli rację, ponieważ przy prawidłowym rozwoju wytrzymałość ludzkich kości potrafi zaskoczyć. Prostokąt wielkości pudełka od zapałek wykonany z ludzkiej kości miałby 4-krotnie większą wytrzymałość od takiego samego prostokąta zrobionego z betonu, wytrzymując nacisk kilku ton. Zastanawialiście się może kiedyś, która część ciała wykonuje najcięższy trening w ciągu dnia? Nogi, ręce, plecy? Okazuje się, że najbardziej zapracowanym organem są mięśnie rzęskowe, odpowiadające za poruszanie się naszych gałek ocznych. Wykonując około 100 tysięcy ruchów dziennie, przeprowadzają trening proporcjonalny do 80-kilometrowego spaceru, który musiałyby zrobić nasze nogi, aby poczuć podobny efekt. Także sami przyznajcie, niezły maraton dla naszych oczu. Ręce pełnią bardzo ważną rolę w naszym życiu. Choć nie są niezbędne do egzystowania, to ich odpowiednia motoryka pomaga nam zdecydowanie, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Nic więc dziwnego, że to właśnie rękom nasze ciało poświęca najwięcej uwagi. 27 różnych kości, 2 duże tętnice oraz 3 główne nerwy odpowiadają za to, aby kontrola nad rękami była jak najlepsza. W dzisiejszych czasach mamy modę na ochronę przed wszelkimi bakteriami. Sterylne życie atakuje nas praktycznie wszędzie. W telewizji, prasie, a nawet na ulicy. Zdajecie sobie jednak sprawę, że bakterie są praktycznie w każdym zakamarku naszego organizmu? Gdyby jakimś cudem zebrać wszystkie drobnoustroje zarówno z naszej skóry, jak i wnętrzności, to wyobraźcie sobie, że mielibyśmy około kilograma mikroorganizmów. Warto też dodać, że nadmierne eliminowanie bakterii z naszego otoczenia nie zawsze wychodzi na dobre. Tym edukacyjnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mamy nadzieję, że odrobina wiedzy o naszych ciałach przypadło Wam do gustu. Widzimy się już niebawem. Pozdro!